tym miejscu widzimy śmieci, butelki, a pod spodem leżą czyjeś kości. Pierwsza z nich znajduje się w Cieplicach, na osiedlu Orle. Dawne mauzoleum stało się miejscem spotkań miłośników mocniejszych trunków oraz celem ataków okolicznych chuliganów, którzy sprofanowali groby. Tu spoczywa Hans Ernst Karl hrabia von Zieten, który był pruskim feldmarszałkiem, wielokrotnie odznaczanym za osiągnięcia na wielu frontach w wojnie przeciwko Napoleonowi, oraz generał Sigismund Lorenz von Schlichting. Do lat 50. ubiegłego wieku mauzoleum nie było jeszcze zniszczone. Potem zdemontowano żeliwne ogrodzenie, rozbito płyty i rozkopano groby. Jedynie starsi mieszkańcy pobliskiego osiedla wiedzą, że na terenie starego parku, a obecnie zaniedbanych ogródków działkowych, są pochowani ludzie. Znajdują się groby jeszcze z czasów niemieckich. I nie, w ogóle jest to nieuporządkowane i tak cały czas jest. A pani pamięta, jak to kiedyś wyglądało wcześniej? To było w lepszym stanie? Nie. No było trochę w lepszym stanie, ale obecnie to jest zaniedbane. O zdewastowanym mauzoleum natomiast nic nie wie konserwator zabytków. Sprawdzaliśmy i na mapach, i inne materiały, które dotyczą okresu przedwojennego Cieplic, tej części. I nie trafiliśmy na żadne informacje o istnieniu tych pomników. Zainteresowania jego losem ze strony państwowych urzędów nie ma w dalszym ciągu. Po prawie 70 latach od zakończenia wojny mauzoleum zyskało jednak opiekuna. To Fundacja Memento, która zajmuje się ratowaniem zapomnianych nekropolii. Ocalałe płyty nagrobne zostały zabrane. Jeszcze w tym roku cały teren mauzoleum zostanie uporządkowany, a rozbite nagrobki zrekonstruowane. Mamy nadzieję, że uda się założyć kamery, które będą monitorowały to miejsce. Ja też wierzę, że jeśli będzie uporządkowane, wycięte, będzie bardziej zwracało uwagę i wierzę w ludzi, wierzę w to, że jesteśmy już w takim momencie, że będziemy szanować czyjąś pamięć, czyjąś śmierć. Oto teraz łatwiej, choć wciąż zdarzają się akty wandalizmu. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w pobliskich Michałowicach, gdzie do końca wojny istniał cmentarz tzw. Czcicieli Światła, stowarzyszenia intelektualistów, którego działalności zakazał w latach 30. Adolf Hitler. Nie było tam typowych grobów, a jedynie urnowe pochówki. Przy każdym stały marmurowe i granitowe płyty nagrobne. Te postanowili zagospodarować okoliczni kamieniarze. 63 dziś do 70, jak to już potem chyba moda na takie pomniki lepsze nastała. Te granitowe właśnie czarne stamtąd granity powywozili. Zostały skradzione? No po prostu skradzione przez kamieniarzy. A później co się działo z tym cmentarzem? No i potem już zarastał pomału, zdewastowali różni poszukiwacze. To było niemieckie, po wojnie darzone szczególną nienawiścią. Kwestia niemieckiego dziedzictwa kulturowego tutaj w Karkonoszach i Górach Izerskich, a właściwie na całym Dolnym Śląsku, to jest pasmo wieloletniej głupoty i zaniedbań. Trudno się dziwić rewanżyzmowi, który panował na tych terenach, ponieważ wojna powoduje różne zachowania, ale na pewno nie można wytłumaczyć tego, co działo się tutaj przez ostatnie 10-20 lat. Ja jednak jestem zadowolona, że po tylu latach udało się zrobić tutaj porządek, chociaż akty wandalizmu niestety po dziś dzień zdarzają się. Zaangażowanie Fundacji Memento, a w szczególności jej prezes Justyny Sasin-Spyrki, pozwoliło na ocalenie od zapomnienia, a szczególnie od całkowitej dewastacji kilku nekropolii. Dziś są one otoczone opieką i zadbane. Podobnych miejsc na terenie Kotliny Jeleniogórskiej czekających na ocalenie jest jeszcze co najmniej kilka.